Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko, opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 roku, druk sejmowy nr 721 i 788. Zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 punkt 1 Konstytucji umowa ta podlega ratyfikacji. Umowa ramowa dotyczy kwestii uregulowanych w ustawach o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zawodach lekarza i dentysty i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Umowy te wymagają pewnej zmiany. Natomiast jak chodzi o umowę ramową, to jest to realizacja idei dobrego sąsiedztwa na poziomie regionalnym. Dotyczy to województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego ze strony Polski oraz krajów związkowych Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii. Zawarcie umowy ramowej określającej zasady współpracy transgranicznej rozszerza dotychczasowe zadania realizowane w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez polskie zespoły ratunkowe do udzielenia pomocy medycznej każdej osobie w stanie nagłym, która stale lub czasowo przebywa na obszarze przygranicznym. Umowa przewiduje podpisanie porozumień wykonawczych. Porozumienia wykonawcze będą precyzowały m.in. zakres działań ratunkowych. W uzasadnieniu tej ustawy ratyfikacyjnej stwierdzono, że wdrożenie projektowanych rozwiązań nie będzie angażowało dodatkowych środków budżetu państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji omawianego przedsięwzięcia. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest nieprawda. Jeżeli zerkniemy, czy spróbujemy dokładnie przeanalizować artykuł 4, ustęp 3, punkt 12, artykuł 8, ustęp 1 oraz artykuł 10, ustęp 2 owej umowy, to dojdziemy do przekonania, że są to dodatkowe koszty. Koszty m.in. posiedzenia Komisji Wspólnej, czy też koszty dodatkowych usług świadczonych w ramach realizacji tych zadań. Ale niezależnie od tego jest to dobry kierunek, żeby ta współpraca przygraniczna właściwie się rozwijała. Jeszcze przypomnę, że umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec to m.in. preambuła, 15 artykułów i załącznik. Prawo i Sprawiedliwość jest za przyjęciem proponowanej ustawy ratyfikacyjnej. Dziękuję za uwagę.